Wyobraź sobie świat, w którym każdy przedmiot, każde wydarzenie i każdy zakątek zostały podporządkowane jednemu celowi. Uczynieniu cię najpotężniejszym graczem, jakiego kiedykolwiek widziano na serwerze Anarchii. W moich rękach znalazły się dwie legendarne relikwie, które na zawsze odmieniły moje losy. Pierwsza to korona serwera, artefakt, który nadaje mi nieskończony efekt siły 2. Dzięki niej stałem się niezniszczalny, a każdy mój cios wywoływał prawdziwe spustoszenie. Drugi natomiast przedmiot to nie mniej ikoniczny Excalibur. Miecz, który staje się coraz potężniejszy z każdym kolejnym pokonanym wrogiem, zwiększając swoje obrażenie aż do osiągnięcia magicznej bariery 1000 zabójstw. W połączeniu tworzą one niezwykle śmiercionośny duet, który nie ma sobie równych na tym bezlitosnym serwerze. Postanowiłem przetestować tę potężną kombinację i zobaczyć, jak daleko mogę się posunąć dzięki nieograniczonej sile i miażdżącej przewadze. Czy jestem gotowy stać się królem chaosu, czy poradzę sobie z wyzwaniami, które postawi przede mną ten bezwzględny świat? Jedno jest pewne. Ten dzień zapisze się w historii serwera. No i tak dołączyłem na serwer, gdzie pierwsze co zrobiłem po wbiciu na spawna, to ubrałem na siebie kronę, aby pokazać wszystkim, kto w tym momencie został szefem serwera. Tromba spadł z piedestału, no i to w tym momencie ja jestem królem. Ponadto uporządkowałem swój ekwipunek, aby wyglądał on jak najkorzystniej i żebym mógł jak najlepiej wykorzystać koronę oraz Excalibur, który ma 45% dodatkowych obrażeń. Ponadto chciałem zakupić na rynku rózgę, ale niestety okazało się, że... Kurde, nie ma żadnej rózgi na rynku, ale lipa. Zapytam znajomego, czy ma rózgę i zaraz się dowiem. No bardzo chciałbym mieć rózgę, szczerze, na ten odcinek. Dobra, niestety okazało się, że mój znajomy nie posiada rózgi, więc jestem skazany na te panie z diaksowym mieczem z Knokiem, ale myślę, że w ciągu tego odcinka pojawi się jakaś rózga na rynku w normalnej cenie i sobie ją ogólnie zakupimy. Powiem wam tak, bardzo stresuje się tepać w tym odcinku z tą koroną. Pomimo tego, że ona ma ułaskawienie, zawsze istnieje jakaś szansa i ryzyko, że to ułaskawienie nie zadziała, więc no mam nadzieję, że one zadziała. Ogólnie, żebym się najlepiej w ogóle nie wywalił, bo szkoda by było, że tak powiem, oddawać tutaj trąbie te 400 koła za księgę ułaskawienia. Ponadto posiadam Excalibur, którym również jest ułaskawienie, no i ma on na ten moment tylko 5 killi. A z killami będzie związane zadanie, które za chwilę wam przedstawię, bo przygotowałem na ten odcinek 3 fajne zadanka, które sobie właśnie wykonamy w połączeniu korony z Excaliburem. Ponadto w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was konkurs na 200 tysięcy dolarów, gdzie jedyne co musicie zrobić, aby wygrać te 200 tysięcy dolarów, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. Ponadto udostępnić ten film znajomym bądź też randomowym osobom. To więcej musicie oglądać właśnie ten odcinek, bo w trakcie odcinka powiem wam, co musi napisać w komentarzu obok swojego niku, aby mieć szansę na wygranie 200 tysięcy dolarów lub większej kasy, bo ona w trakcie odcinka będzie się zwiększać. Ale oglądajcie uważnie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, bo naprawdę warto, no i można wygrać spore pieniądze na Anarchii. No i na dzisiejszy odcinek przygotowałem 3 specjalne zadania o 3 specjalnych nazwach, gdzie pierwsze zadaniem jest szybka akcja, czyli zadanie polegające na zrobieniu 10 killi w 10 minut. Drugim zadaniem jest krwawa pułapka, czyli zadanie, w którym muszę zbudować trapa, gdzie pokonam minimum anarchicznego gracza, aby zaliczyć to zadanie. Natomiast trzecim zadaniem jest łowca skarbów. Zadanie polegające na tym, że muszę pokonać podczas stepania do innych graczy gracza, który będzie miał ekwipunek o wartości minimum 100 tysięcy dolarów. Jeżeli będzie miał mniej, to tego zadanie również nie zaliczam. A karą za każde niewykonane zadanie jest dodatkowe 50 tysięcy dolarów, które będę losował wam w dzisiejszym odcinku. Czyli do startowych 200 tysięcy dolarów za każde niewykonane zadanie doliczam 50 tysięcy dolarów. Także co? Lecimy. Dobra, możemy przejść do wykonywania pierwszego zadania, czyli szybka akcja. No i powiem wam tak, na tabie, w sensie na tabie, na mod ED nie ma pokazanych sekund i minut. Są niestety tylko miesiące, dni oraz godziny, ale wydaje mi się, że pod sklepem, gdzieś sklep za przegrany czas... O, tutaj są minuty. I aktualnie, kiedy zaczynam to zadanie, jest 20 minut. W sensie, no, będziemy to liczyli od momentu, kiedy się przeteleportuję. Będę miał 10 minut na zrobienie 10 kili. No i powiem wam szczerze, że naprawdę się stresuję, bo jest to naprawdę mały czas. Aktualnie na moim mieczu posiadam 15... przepraszam, jakie 15? Co ja gadam? 5 kili, czyli będę musiał mieć tutaj aż 15 za 10 minut. No powiem wam, że naprawdę jest mało czasu i muszę się streszczać i mam nadzieję, że nie trafię do jakichś powalonych trapów, a przede wszystkim do trapu z Bedrocku. Ogólnie, kiedy to nagrywam, jest piątek 14, no i boję się, że może być naprawdę mało chętnych graczy, takich łatwych killi, którzy będą mnie teleportować. No bo też mało osób pisze tutaj na czacie. Patrzcie, jak pokonamy świnkę, to będzie się to zaliczało? Dobra, mamy pierwszego killa. Jest 21 minut 23 sekundy, robię pierwszy teleport. A owca się ze mnie śmieje i chyba myśli, że mi to zadanie nie wyjdzie. O, ty graniu. O, dobra, przeteleportował nas pierwszy gracz i mamy aktualnie 22 minuty i chyba 59 sekund, nie luknąłem tak szybko. Dobra, co to jest za trap? Coś takiego to jest. Ja tutaj, aj, chciałem się do niego tam... Dobra, tak właśnie chciałem zrobić, się do niego tutaj wkopać, bo mi bardzo zależy na czasie, muszę jak najmniej czasu poświęcić na te pojedyncze killi. Tam jest chyba jakiś jeden typek na dole. Kurde, czekajcie, bo mnie tutaj, ja tutaj szybko chcę robić te kille. Dobra, muszę się opanować, bo jak będę chciał to zrobić szybko,
To mi to nie pójdzie. Dobra, on chyba nie ma tutaj kolega za bardzo heala. On sobie powinien paść za moment? Czy nie padnie? Dobra, padł sobie. Pytanie tak jest, czy tam jest ten jego kolega na dole? Tak mi się wydawało, że ktoś tam jeszcze był, bo w takich trapach zazwyczaj jest dwóch tutaj typa, ale czy tutaj ktoś jest? Chyba nie ma. Dobra, nie ma czasu. Musi mi się, że tak powiem, skończyć na ten logout i lecimy do kolejnej osoby. Mamy pierwszego killa, więc spoko. Dobra, zekscytowała mnie kolejna osoba. Nawet nie wyszedłem z tego trapa, szczerze mówiąc. Po prostu tu siedzę. Okej, okay, taki sam trap. Okej, okay, nie wrzuciłem tam perły. Lipa. Dobra, rzucę sobie bombę, bo mi szkoda tutaj czasu. Dobra, jest drugi kill. Aj, ten zlogał. Dobra, dosłownie 2 minuty i 2 kile mamy, więc zarąbiście. Ogólnie powiem wam tak, szukam trapa, gdzie będą 3-4 osoby, żeby ich naprawdę szybko rozdupsyć. Ale, no, na to za chwilę się przekonamy, czy tak będzie. Okej, okay, taki sam trap. Dobra, Steve, padł na hita. Okej, okay, dostał hita ten typek. Okej, okay, 2 kile, mamy już 4, zarąbiście, a minęły 3 minuty. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba. Oczywiście taki sam trap, tutaj jeszcze nawet z piaskiem jest. Okej, okay, piasek rozkopany, tu zabudujemy. Gdzie on jest? No chociaż tego na dole tam dojadę szybko. Nie, no ten też zlogał, ale pech. No mam jeszcze 6 minut niecałe, a potrzebuję 6 kili, no. Okej, okay, kolejna osoba. Okej, okay, taki sam trap, jaksik, perła. Dobra, nie mam czasu, rzucam bombę. Okej, okay, typek na maksze, klasyk. Dobra, jeszcze jedną bombę sobie rzuciłem, bo po prostu tak, o. Okej, okay, ten zlogał. Dobra, padł. Szkoda, że tamten zlogał, ale ten pad mamy 5 kila. No i brakuje mi coraz mniej czasu, że tak powiem. Ja pierdzielę, chyba nie zdążę. Jakby wiem, że mogę z tego trapa normalnie wyjść bez bomby, ale zależy mi na czasie. No i rzucam te bomby, bo w sumie one nie są w tym momencie drogie, żeby się nie męczyć. A no naprawdę potrzebuję czas. A to jest, że tak powiem, no widzicie, chyba 7 tepnięcie i znowu jest ten sam trap. No nikt aktualnie nie robi innego trapa i powoli staje się to tak naprawdę nudne, no bo ciągle są trapy na bombę. Dobra, zostały chyba jeszcze 3 minuty, a ja potrzebuję 5 kili. Nie, nie uda się tego zrobić. No nie ma po prostu szans. Jakiś diaksik? Dobra, padł. 6 kill. Okej, 6 kill. Muszę tepnąć do jakichś szybkich 2 trapów, gdzie będzie naprawdę dużo ludzi. Będzie tam 10 minut 40 sekund. No to dalej jest to 10 minut moim zdaniem. No bo dopiero 11 minuta wyskoczek będzie 11 minut. 10 minut i 59 sekund to dalej 10 minuta. Dobra, tepamy. Niech mi się ten antylogo szybko kończy. Okej, okay, zaakceptował mnie ktoś, zarąbiście. Okej, okay, oczywiście trap podobny jak w to wszystkich. Dobra, kolej za chwilę sobie powinien paść. Nie ma go za bardzo go krytować. Dobra, padł. I tutaj jeszcze gościu. Padł, 8 kill, może zdążę, ja pierdzielę, szybko teleport, kurde, może mi się uda, 8 kill, 2 kile, szybko, ja pierdzielę, szybko, przeteleportował mnie ktoś, szybko, oby były dwie osoby, to będzie miodzie, oj, jakaś inna osoba mnie zaakceptowała, strata czasu, dobra, co to jest za trap, jakaś niewidka jest, tak? Tak, niewidka, dostał hita ten niewidkarz, może się spali, nie spalił się, szkoda, on gdzieś tutaj płonie ten typek. Dobra, jest tutaj, Maciej, a czy tam jest jego kolega na dole, czy tam jest jego kolega na niewidce, to jest ważne pytanie, no, ostatni kill mi jest potrzebny, ostatni kill, nie ma tu jego kolegi, nie zdążyłem, 1 kill zabrak, jest jakiś, ale to jest ten sam, niestety, kurczę, nie zdążyłem, 1 kill mi zabrak, no nie wierzę po prostu, ach, właśnie w momencie minęło 10 minut, bo widzę po nagraniu, że jest właśnie 10 minut nagrania, ajajaj, 1 kill, no i tym sposobem niestety nie udało mi się wykonać zadania pierwszego pod tytułem szybka akcja, gdzie musiałem zrobić 10 kili w 10 minut, więc do waszego konta, które możecie wygrać pod dzisiejszym odcinkiem, doliczam 50 000 dolarów, więc w tym momencie możecie zedytować swój komentarz i napisać tam hashtag 250k. No i tak oto przystąpiłem do budowania trapa, aby wykonać drugie zadanie pod tytułem krwawa pułapka. Zacząłem na początku od znalezienia lokalizacji, budowania mojego żółwika, jeszcze większego żółwika, dodałem trochę obsa, trochę więcej obsa, na końcu poszedłem do góry, wykopałem małą fosę do koła, wylałem wody, aby trochę zabezpieczyć to przed chorusem, no i zacząłem pisać na czacie, kto chce zginąć, to TPA do mnie. Ponadto posiadam rangę twórca, więc miałem nadzieję, że będą do mnie tepały naprawdę fajne osoby, które skusi możliwość wystąpienia na odcinku, no bo w końcu mam rangę twórca. Ale niestety pomyliłem się, bo na początku do mnie zaczęły tepać tylko Steve'y. Kilka Steve'ów, trochę więcej Steve'ów, aż w końcu tepnął do mnie anarchiczny, ale zobaczcie sami. O, jest jakiś anarchiczny. Dobra, jest to ziomek, który ma zwykły totem. Okej, nie ma totemu ułaskawienia, ale jest jakiś anarchiczny ziutek tutaj. Dobra, o, już widzę, że to będzie ciężka klepa, bo się ktoś naprawdę ogarnięty trafił. No ja ogólnie mam koronę tutaj. Oj, on mnie tutaj wrzuca do Nemosa od razu. Dobra, czyli w moją taktykę. Oj, nie chciałem wyjść z tego trapa. Dobra, sam wyszedłem ze swojego trapa. Dziwna tutaj moja decyzja, ale dobra, może nawet lepiej to wyjdzie. Dobra, bo może go po prostu sklepiemy w taki zwykły sposób. No właśnie, tak myślałem, że on w takiej zwykłej klepie. Tak, ziomek niestety w zwykłej klepie tutaj
ucieka przede mną. Jest tamten anarchiczny. Dobra, dostał do mnie hita. Bijemy tego anarchicznego. Powiem wam szczerze, że nawet ta klepa będzie tutaj lepsza dla mnie, bo ja mam i elytrę, i speeda dwójkę, no i też niesprawne palce i ręce. Dobra, koleś chyba tutaj, nie wiem, czy on się zatrzymał w miejscu. Jakby był świadomy tego, że ja mu nie odpuszczę. Ma on chyba ogólnie peta pajączka. On wchodzi w podziemie. Nie wiem, czy on mnie bejtuje, typek, czy co on robi. Być może zaraz się okaże, że gościu tutaj gdzieś ma trapa. Dobra, on liczy chyba na to, że mi ucieknie właśnie tutaj w podziemiach. Szkoda, że nie mam peta tego. Peta na serce. Zapomniałem, jak on się nazywa. Boję się, że za chwilę tu jakieś jego chłopy przylecą. No nie wiem, dostaje on naprawdę ode mnie duży damage. O kurczę, ale mi uciekł wodą. Didzi. Dobra, teptałem kolejnego typa, ale ziomek miał chyba nick Michał czy coś takiego, więc obstawiam, że to jest jakiś... O nie, anarchiczny, ty! A ja myślę, że to jakiś ten, zwykły Steve'ek jest. O kurde, dobra, bo mi tu postawił... ojej, źle to zrobiłem, tak powinienem zrobić. Dobra, nie podoba mi się to za bardzo, bo to jest jakiś kolejny ogarnięty anarchiczny, ale w sumie co ja się spodziewałem, no tylko ogarnięci gracze typają do trapów. Dobra, on mnie tu podkopuje, ja muszę go jakoś zrzucić tutaj. Szkoda, że nie mam właśnie rózgi, bo ona mi się by mega przydała w takiej sytuacji. Dobra, webik, webik, lever. Dobra, elegancko, on się tutaj tego... Oj, czekajcie, pyk, pyk, pyk. Oj, to będzie bardzo spocona walka, naprawdę. Webik, dobra, się podkopię. O, elegancko, patrzcie, to daje korona. Ja się trafię po nosie, on mi prawie w ogóle nic nie bije. Dobra, podrapałem się po nosie. Okej, musimy się skupić na pizze. Gdzie jest moja woda? Tu jest moja woda. Panie wojewoda, gdzie moja woda? Dobra, on mi szczerze nic nie bije, to mi się bardzo podoba. Tylko ja muszę uważać na seta. Okej, nie wiem, jak mam go teraz tutaj zrobić. O, zrobimy coś takiego, śnieżką się podmienimy, wykorzystamy śnieżkę. Bo w sumie czemu by nie? Dobra, chyba seta musiał zmienić. Tak, on musiał zmienić seta, czyli on ma dwa sety przy sobie anarchiczne. Okej, woda. Oj, zdążyłem zabrać wodę, bo jakbym bez wody był, to byłaby lipa. O, i zabrał mi wodę. No to jest GG. Dobra, muszę zmienić tego seta anarchicznego szybko. Nie mam wody, to jest najgorsze. Dobra, rzucę śnieżkę. O, on już seta zmienia. Ma już deaktywowanie. Okej, okay. Ucieka mi. Okej, okay, ziomek chyba już tak naprawdę ucieka. Mało itemów mu chyba zostało już. Ale nie ma on jumpa, więc robić. Ej, rzadko spotykane, żeby anarchicznie nie miał jumpa. Dobra, zmienił ma całego diaksa już. No i pad, Michał boss, uwaga, to miał za itemy 34 i set anarchiczny, dobra. A czy wypadł z niego cały anarchiczny secik? Jest hełm, a klata? Nie ma klaty, klatę ukradł. Aj, szkoda, pierwszego nam się nie udało zrobić. Ale drugie zadanie zaliczone, no bo w trapie pokonaliśmy anarchicznego typa, więc zrobiliście. Znaczy nie do końca w trapie, bo to był ziomek, który tepnął do trapa i uciekł z tego trapa, ale zaliczamy to zadanie. No i tak oto przeszedłem do wykonywania zadania pod tytułem Łowca Skarbów, czyli zadania, w którym muszę teleportować się do innych przeciwników, no i znaleźć takiego gracza oraz go pokonać, który będzie miał ekwipunek o wartości minimum 100 tysięcy dolarów. Jeżeli nie uda mi się tego zrobić, to niestety, ale zadanie zostaje niezaliczone. Daję sobie na to jakieś 2, 3 lub 4 godziny grania. O, zaakceptowała mnie pierwsza osoba. Dobra, zobaczymy, co to będzie za trap. Nie żaden nielegalny. Okej, typek zlogał sobie od razu. A tam jest na dole jakiś ziomek jeszcze. O, jaki Steve to był? Dobra, Maciuś 2014, okej, okay, pozdro. W sumie taki dziwny trap. O, Arci się zalogował. Dobra, szczerze miałem nadzieję, że kill Arciego perłą, bo miałem takie małe marzenie, żeby po prostu, wiecie, on lognął sobie w trakcie typania. Oj, niestety nie mam tego, dripstone'ów. Dobra, na 3 hity złożył się Arci, więc git. Dobra, kolejny trap. Oczywiście, że z piaskiem. Oj, gość mi tu w trapie stoi. Dobra, bomba. Ty, ja go do góry wywaliło, co jest? Dobra, sami się wykillnęli, piękne. Aj, miałem nadzieję, że ten zloga. Pyk, pyk. No i Jackoś sobie poszedł na spawna spać. No i spalę mu itemy, bo to był trap dla po prostu zwykłych paukersonów. Tam go knokniemy, tu do niego perę rzucimy, tu się z nim zabudujemy. Nie skacz, okej, okay, fajnie. No i mamy killa, a jego kumpel zlogał. Okej, okay, szkoda, to chyba Tobiasz Gaming był. Tak mi się wydaje, myślę, że dam to w tytuł odcinka. Tobiasz Gaming przede mną zlogał. Dobra, to mnie kolejny typ, a tu ten ziomek się zlogował. Zwykły Steve'ek, ale nie będę go szklepał. Okej, okay, ten sam trap, perła. Dobra, rzucę sobie bombę, bo czemu by nie. Bomby są tak teraz tanie, że można ich rzucać ile się chce. Tu sobie zabudujemy, no i tu Paulę bijemy. Okej, okay, szybki kill. Wrasniliśmy im jeszcze trapa przy okazji, palmy itemy. Jeszcze raz, no i możemy lecieć dalej. Dobra, kolejna osoba mnie tepa. Okej, okay, Nemos, a na dwa typek, okej, okay. A, i ma elytrę, i odleciał. Ja pierdziele, to była moja nadzieja na fajnego killa z dobrym ekwipunkiem i spełnieniem tego zadania. Ajajaj. Kolejny trap. Okej, okay, znowu ten sam. Dobra, bomba, bo co tam? Tu zabudujemy, pyk, pyk. No i pyk. To jest jeszcze jeden? O, jak słodko. Karma dopadła. Tfu. No i elegancko. Dwa kile wpadły, kolejne. No, szkoda, że nie jakiś dobry ekwipunek ziomek miał, który zlogał. Bo jakby zlogał z dobrym ekwipunkiem, to byłaby petarda. Dobra, zaakceptowano się tutaj jakiś kolejny przeciwnik. Szybki koksik. No i uwaga, gdzie będziemy? O, jakiś Nemo z dwoma typami tutaj. Dobra, to ten niech sobie idzie stąd. A tego tu będziemy klepa. Aha, uciekł nam Horusem, nieważne.
Okej, okay, ale się tutaj schował. Wow, lol, ale się schował Bobas. Okej, okay, jaki słodziaczek. Ale dobra, łatwy kill dla nas. Aha, gdybym nie miał seta, to właśnie bym się zbierał na spawna. Nieważne. Okej, okay, tepnął nas jakiś kolejny Bobas. Co to jest za trap? No taki jak wszystkie. O, tutaj jeszcze z parawanu nawet dostałem w komplecie. To sobie rzucimy bombę, bo w sumie czemu by nie? Nie będziemy tutaj ryzykować. Okej, okay, te parawany w tym trapie są naprawdę mocne, bo patrzcie, jaki mam tutaj, dostaję weaknessa i wszystko. Gdzie jest ten Bobas? Tu jest ten Bobasku, hejka Bobasku. Rzućmy sobie go tutaj, tu sobie go zabudujmy. No i tu powinna dwa hity dosłownie paść, kolega. Nie, no ziomal naprawdę będzie stawiał obsydian. Okej, okay, on trzyma prawy przycisk myszy, zróbmy to tak. Pyk, 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 pyk. No i na razienko. To miałeś? Nic ciekawego, więc się spalimy. Dobra, moi drodzy, no i tak dotarliśmy do końca tego odcinka. Generalnie nie będę wykonywał dalej tego zadania z tepaniem do graczy i pokonaniem przeciwnika z ekwipunkiem minimum 100 tysięcy dolarów, bo szczerze mówiąc, w momencie, kiedy oglądałem dzisiaj live trąby, zobaczyłem, że on tepał 2 godziny i nie znalazł dosłownie żadnego anarchicznego albo typa, co by miał więcej coś niż anarchicznego, więc rezygnuję, poddaję się. W dzisiejszym odcinku wykonałem tylko jedno na 3 zadania, co jest naprawdę słabym wynikiem, bo zazwyczaj wykonuję praktycznie wszystkie zadania w tych odcinkach, ale jest to tylko i włączcie z profitem dla was, ponieważ w tym odcinku losuję dla was 300 tysięcy dolarów, więc jeżeli wy chcecie wygrać te 300 tysięcy dolarów, to zostawcie swój nick w komentarzu, napiszcie obok swojego nicku hashtag 300. To będzie znaczyło, że bierzecie udział w losowaniu na 300 tysięcy dolarów, specjalny bonus dla ludzi, którzy dotarli do końca tego odcinka. No i pamiętajcie o lajku oraz subskrypcji. No i co więcej wam pokażę jeszcze, zakupiłem, moi drodzy, totem ułaskawienia z rynku, nie będę mówił wam za ile, ale za fajną kwotę, zlikuję to w kolejnym odcinku, no bo to jest taki mały leak. Wleciał tutaj właśnie totem łaskawienie jeszcze na koniec odcinka. Także co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!